Witam ponownie w kolejnym odcinku Skorn, moi drodzy. W ostatni odcinek zakończyłem tak trochę w najlepszym momencie, bo przed rozwiązaniem pewnej zagadki. To nie jest oczywiście koniec gry, ale jesteśmy na live, jest sobota 15.10, godzina 13.37. No, lepszej nie można było sobie wymyślić godziny i minuty. Także epicka, elitarna, żeby oczywiście rozpocząć nagranie na archiwum. Co to jest za zagadka w ogóle? O co w niej chodzi? A, bo to jest, że to zostaje w takim miejscu, jak ja to przesunę. Oho, to dużo zmienia, dobra. Poczekajcie chwilę. Dobra. Bardzo ciekawe jest, to muszę wam powiedzieć. Musimy wykorzystać ten fakt i pokręcić śmigiełkiem. Ale to jest znowu w tym samym miejscu, gdzie było. Dobra, czyli musimy zrobić inaczej. Spróbujmy to przejść w drugą stronę, w lewo. Jeszcze nie. Tam trzeba być, tam. Widzicie to? Ja wam to palcem pokażę. Ja wam to pokażę palcem. Tu. Tam nad... Kurwa, jak ja to wam pokażę. Tam nad tą w prawo. Wiecie, o co chodzi? Tam trzeba. Tylko jak tam dojść? Dobra. Ale to jest zagadka. Aż mnie łeb boli. Dobra. Czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia? W lewo, Dawidkę, idź. Ale nie mogę iść w lewo. Mózg mi płonie. Jak wygląda ta cała łamigłówa? Od celu ścieżkę znajdź. A, to dziękuję bardzo! To ja nie wiedziałem, że tak trzeba. A, no to teraz już wiem. Tak, to bym nie wiedział. Bydlak idzie. Co jest? Gdzieś idziemy, nie wiem co robimy. Nie mogę wyjść. Jestem gdzieś w niebo lecę chyba. Co się dzieje? Co się dzieje? W kosmos mnie wywaliło gdzieś. O cholera.
Wkręciłem się w potwora chyba. Chociaż nie do końca mi się to wydaje. Nie, jestem gdzieś indziej, to nie jest w potworze. W potworze to inaczej by było chyba, co? Nie, jestem chyba w tym, co jest u góry. Tylko nie do końca nie wiemy, jak to zadziałał ten mechanizm, nie? Jesteśmy chyba w tym wielkim, który się unosił. Widzieliśmy go za mgły. Tak mi się wydaje. Potwór nie żyje! Chyba nie ma go już. Szkoda, a był taki pomocny trochę był. Ale to wygląda zajebiście. Ty wspieram Ukrainę? Wspieram. Uwaga. Co tu się dzieje, moi drodzy? Coś mnie oplata. Ja już coraz jestem w drzewo się zmieniam. Będę druidem z lasu. Oho, jedziemy. Jazda. Ale to jest ogromne. To wszystko. Ale pięknie jest to zrobione. Ta gra jest ładnie zrobiona. Jakby sama mechanika, potem już to jest rozwiązywanie zagadek, łączenie faktów, ale świat, który jest tu zrobiony, wygląda ładnie. No, takie dzieło sztuki, nie? No, bo to jednak takie obiekty, to wszystko. Wiecie, to też dlatego ta gra była tyle lat robiona, nie? Nie jest zrobiona na odpierdol. O kurwa, jedźmy do jakiegoś... Co to jest? Stary obóz. Nie, już nie będzie jasno. Za długo nie było. Ja lubię pociągi. Ja lubię jechać pociągiem. No, trochę jest jasno. O kurde, patrzcie, tu jest jakiś pokazany humanoidalny. Jakaś postać taka humanoidalna, no prawie jak człowiek wygląda. Baba? Że cycki ma? A to nie wiadomo. Pamiętajcie, że niekoniecznie... Ty, to wygląda, wiecie jak, co? Jak z World of Warcraft. Jakiś z Ice Crown Citadel trochę, albo coś takiego. Albo z Dark Soulsów jakaś cytadela. Baba ma coś w brzuchu. I to nie jest kebab chyba. Dobrze, tam tu jest zablokowane przejście.
Idziemy w drugą stronę. No, ale teraz mi się podoba, że się zmieniło troszeczkę... Ten vibe'ik się zmienił, że tam było takie w zamknięciu, a teraz jesteśmy tak przez chwilę właśnie na przestrzeni otwartej. I możemy się troszkę delektować, no, taką można powiedzieć wolnością, ale zaraz pewnie zaraz wejdziemy gdzieś do środka i będzie ciemno. Nie, nie, zaraz koniec, to nie jest finał. Uuu, patrzcie tu! Chłop normalnie babę wziął i normalnie ją wali na... Ale to tylko dla wysportowanych to jest coś takiego. To jest taka pozycja dla osób naprawdę wysportowanych, co ma dużo sił. Ty, a ona nogi do góry w ogóle ma podniesione, wy to widzicie? To jeszcze jakaś taka wariacja na temat tej pozycji. W ogóle zauważcie, że można by było przelecieć przez tą grę, przelecieć i w ogóle nie zauważyć tych rzeczy wszystkich. Patrzcie tutaj w środku. Oni tu są. O, tu się bliżej dopatrzymy. Ty, no normalnie ją bierze, tak? Ona ma nogi do góry. No, to ja widziałem, kolega mi znaczy opowiadał w takich filmach naukowych, że tak jest. Oho! No jest, kurwa, ta gra jest piękna po prostu, ona jest zajebista. Ja nie mam nic do dodania tutaj. Tu nawet ray tracingu nie ma, to niepotrzebne jest. Cycki zobaczył i już się go gra podoba, oczywiście. To jest jakiś kombinezon w ogóle. Ty, my w jakieś ciało będziemy mogli wejść. Czy coś. Posło! Ale jaki był cel tego, tak naprawdę? To nie wiem. Ktoś mi coś wytłumaczy? Jeszcze raz. Odebrałem sobie HP. Nie wiem. Może na później to jest. To się otwiera. Dobra, to na potem będzie. Idziemy dalej. Szczepionka. Baba leży. Czekajcie, tutaj jest jakaś baba z brzuchem. To wygląda jak od obcego. Jakby miała urodzić zaraz obcego. Jakiegoś inkubatora znalazłem. Pokaż. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. BIGSM OKE9318 subskrybuje. Lagi? Co się stało? Z jakimi lagami? Ale jest normalnie, leci stream.
Co zdedosowało się? Czekaj, to chyba Twitch nie działa w takim razie. Dziękuję bardzo, Suba. Ale to nie było z mojego kompa, nie wynikało. To coś z Twitchem było, bo u mnie nie ma utraconych pakietów, jakby co. Jeśli się tylko upewni i gramy dalej. Co? Dobra. Chcę tylko przypomnieć i zaprosić wszystkich do zobaczenia dzisiejszego filmu, który wrzuciłem na YouTube. Promocja, jest super cena. Tak dalej, patrzcie tutaj to. Wrzuciłem film, moi drodzy, w którym też między innymi Tadek Zieliński wystąpił, ale też kilku innych. Zadałem pytanie, jaką grę byście chcieli zapomnieć, żeby ją przejść na nowo. Film już jest dostępny. Zachęcam, żebyście weszli i napisali swój typ swojej gry. Właśnie w komentarzu, nie na czacie tutaj, tylko pod tym filmem. Bardzo wam dziękuję z góry, że jak zrobicie tam aktywność, jakąś łapkę i tak dalej, będzie mi bardzo miło. No. Tyle jako autopromocja. Idziemy. Dobra. Naruto byś chciał. Naruto. Dobra, idziemy tędy. Aj, kwazar, głupoty gadasz. Oho, tu coś się będzie działo. Dobra. Ja, ale to są... Ogólnie te niektóre miejsca nadają się pod to, jakby... Zobaczcie, że też twórca zrobił bardzo sprytnie tą grę. Twórcy, no, bo to pewnie nie jedna osoba, ale zobaczcie, że jest balkonik, który nic nie wnosi. No, równie dobrze mogłoby go nie być, ale jest po to, żeby sobie stanąć i zobaczyć coś takiego. I to by na przykład, jakby to było dobrze skadrowane, można by było zrobić z tego taki obraz, nie? No, i popatrzeć można sobie. Idziemy. Tutaj wiszą części ciał. Dziwne. Tu jakiś kokon jest. Aha. I co teraz? Z takim kokonem. Tam jest ryj. On żyje. Boję się trochę. Dobra. Ja mam dziwne podejrzenie, że będę mógł ich wykorzystać trochę w taki sposób, że mają mi gdzieś pomóc stanąć albo gdzieś coś tam ogarnąć. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Czekajcie chwilę. Dobra.
Naładujemy sobie amunicję. I teraz tak. Ładujemy. A, pozdro raptowny, widzisz? Aha, jak apteczki są i dużo ammo, to będzie boss. No, to takie... Teoretycznie w wielu grach tak kazałoby myśleć. Dobra. I tu jest kolejne, tylko do czego mielibyśmy to wsadzić? Chyba, że do tamtego robota, co? Co myśmy go spotkali? Idziemy. Trzeba się wrócić w takim razie. Rozwal jednego, co wsadziłeś? No ale to... Ja go... Aha. Tylko my nie jesteśmy w stanie stąd wrócić z tym. Ale dlaczego miałbym go rozwalić, skoro go właśnie w tym momencie przywróciłem do życia jakby? To co by to sens miało? Jest wadliwy? No to sprawdźmy to. Ale ładny jesteś. O kurde, uma. Uma, moi drodzy. Umar. On wygląda jak uma dokładnie. I gdzie ta uma teraz? Gdzie ja go zaniosę? Na śmietnik? A może... Właśnie tu. Na przycisk? Nie, na przycisk nie. Tutaj bym go zaniósł. Do tego. Ale fajna gra. O. Dziękuję. Dawaj. Tu coś wyrosło. Teraz tu musi być to samo. Dobra, czyli jest puste. Tam było jeszcze jedno, nie? Czyli w podobny sposób. Ale teraz jest pytanie, czy zrobimy w podobny sposób w tym samym miejscu, czy już nie. Chyba tak. No to tu jest jedyna rzecz powtarzalna taka, czyli po raz pierwszy coś takiego, wiesz, że dwa razy to samo muszę zrobić, chociaż może nas zaskoczy czymś, że wsadzimy i coś się wydarzy dziwnego. O kurwa! Didu, didu. Bosik jakiś. Może tam trzeba w coś mu strzelać konkretnego.
zrobić. On może coś odblokuje. Nie, on... Ty, fajne to. Dobra, już wiemy, co mamy zrobić. Dobra, wiemy. Trzeba mu uderzyć w to, jak on wtedy odpoczywa. O kurwa, granatnik. On wystawia takie coś. Chyba, że w to, co się świeci tutaj, takie. Nie no, w to, co się świeci w plecaku, jak mu to wychodzi, mi się wydaje. On musi wtedy przeładować. A kurwa! Uważaj sobie, kolego. Jeszcze żyje. Dobra. On musi wysrać się z amunicji, wtedy on będzie przeładowywał jakby. Poszedł? Jeszcze żyje. Co on będzie teraz robił? On jeszcze żyje. Halo? Przepraszam. Halo? Szturchnę go. Granatnik! O kurwa! O tych... Jeszcze gnoju chcesz mnie? Chamie, to jeszcze nie koniec! On jeszcze żyje, gnój! A! A, mnie łapką bije! Ledwo żyje, ale jeszcze. On tylko po jednym pocisku już strzela. On ma zepsuty ten granatnik. Mam po prostu strzelić? Nie, nie, strzelić po prostu nie da się w niego. Znaczy da się, ale nic to nie daje. Teraz jest pytanie. Może wykorzystać coś tutaj trzeba. On nie odsłonił tutaj jaja. Nie odsłonił jaja jeszcze. Huh?
głowę nic nie daje strzał. Może tu? O kurwa! Kurde, nic to... w różne części ciała mu strzelałem, ale to nic nie dało. O Jezu. Mele atak? To spróbujemy mele. Ile on jeszcze ma tych pocisków? Przeładuj sobie. Nie, no nie, no nie wiem. W sensie w amunicję nie ma co strzelać w amunicję, bo to się nic nie dzieje. Szpikulcem go dźgnąłem, nic się nie stało. Nie, nie, nie. Kurwa mać. A jak robi zamach. Jak robi zamach to... Jak robi zamach to odsłania. Dobra. Ale to... Muszę wziąć shotguna. Czyli on musi pierw... A, dobra, to ja muszę tak, on musi się wystrzelać z granatów. To już wiemy, o co chodzi. Dobra, trafiłem go. Trzyma się za brzuszek. Dobra. Kurwa mać jego. Kurwa! Gościu, zostaw te granaty. Dostał kolejny raz. Wypełzł. O kurdi. Chodź, Uma. Gdzie on jest? Tędy. Nie da się, no. Tak gra wzięła mi do ręki, już nie mogę wziąć nic z amunicji. Dżemik.
Aha, a to dało tylko połowę, zobaczcie. Dobra już. Co mi się z tą ręką stało, nie? Ty, już mi się wrosła, ten granatnik mi się wrósł w rękę. To już muszę go mieć. Tu nic nie można zrobić, tu jest kolejny. Amunicja. A, nie mogę go... Nie mogę zmienić broni. Nie mogę, teraz zmieniam broń na 1, 2, 3 i on po prostu mi wrósł w rękę. Tylko, że nie mam pocisków chyba, tak? A nie, mam! Okej. Tu jest amunicja. W co mógłbym uderzyć, żeby... chcieć... Po co by mi był ten granatnik teraz? Musimy pomyśleć. W to. W niego. Ale jak otworzyć tu przejście? Nie. A może tu otworzyć i strzelić? O kurwica. Dobra, pierw musimy naładować. Dobra, jeszcze jednego bąbelka, tylko proszę, nie każcie mi walczyć już z nim. Mam nadzieję, że on się po prostu... Dobra. Znowu się patrzy. Może inaczej będzie się ruszał. Okej. Ale to spoko, to będziemy mogli z nim walczyć tak. Dobra. Poszło szybko. Jeszcze żyje? Nie. No i to mi się podoba w tej grze, że ta walka nie była taka sama jak poprzednia. To mi się podoba bardzo. Uma. Idziemy. Powie ktoś, co to za gierka? To jest gra Dead Space. Tak, to jest zremasterowany, ten nowy właśnie. Jezu, ja już jestem drzewem.
Jestem ciekaw, co się tu wydarzy teraz. Aha! Ja nie mam rąk! Więc musimy iść teraz tam na początek, gdzie się zastanawiałem i pytałem się was. Ciekawe, po co to jest? I chodzi o to, żeby sobie oczyścić rękę. Dobra. O, a to nie jest od Cthulhu wszystko w ogóle? Pa, co tu się dzieje? To są wszystko A to nie jest tak, że to, co tu jest, to się z Lovecrafta też wzięło wszystko na początku? Czy nie? W sensie, ja wiem, że chodzi o jakich artystów i tak dalej. Uch, ale o nią... Ale o nią... Fest ją. Ale o nią fest. Dobra, teraz tak. Musimy iść niżej. Tutaj nie było nas. Tu są jakieś takie, to będziemy zmieniać to potem. Dobra, idziemy. Lewo na dół, wiem, już idziemy. Już idziemy, już spokojnie. A, to jest zamknięte. Ty, no bo, ale żeśmy, czekajcie, nie, bo myśmy tu byli. A gdzie jest to pomieszczenie, gdzie tam się ściągało te bajery? Tu? Czy jeszcze na dół? Jeszcze, tutaj to było. O, to. To chyba zanim... Znowu mi wyrosło. A, to ciekawostka teraz. Teraz pewnie coś trzeba zrobić. Granatnik. Tu już będzie potrzebnych 5, czyli 5 jest potrzebny. Co, Kanie? Kiedy my jedziemy? Co? Kiedy jedziemy? Jak? Kiedy jedziemy? Koło 17. A, no rączka. Dobra, tylko coś z tą rączką trzeba będzie zrobić. To nie tu. Albo się leczyć nie mogę. Albo się nie mogę leczyć. Pokaż. Nie no, to jest chyba na czas. To chyba specjalnie trzeba na czas zdążyć. Dobra, czaję, o co chodzi. To zrobimy to, spokojnie. My musimy przebiec. Na którą stronę? Tu? Dobra, chwila. Tam też trzeba strzelić granatnikiem. Na spokojnie. Wszystko na spokojnie. Tu trzeba to. A tu już rękę miałem normalną i mogłem złapać. A to podejrzane. Nie?
A, twórcy trochę tutaj... I co teraz? Tam trzeba strzelić chyba. Jep! Ty, może... A, i tu trzeba zdążyć na czas, dobra. Uwaga. Tu i trzeba tam wejść. Dobra, lecimy. Dobra, po co to oglądasz? No, idziemy. Szybciutko. No. Dobra. Teraz mamy wejście do bramy. Tam. Uzdrów się. A, że nie trzeba. A, gdzie jest najkrótsza droga? Tu? Moment. Tu? Nie, no tu chyba nie zdążymy. W linii prostej. Zdążymy? No, spróbujemy. Okej. Dobra. Musimy się uzdrowić teraz. Jeszcze raz. Ale ładnie tu wygląda. Okej. Czyli tu też trzeba by było. Czy na czas? Ciężko. Spróbujemy przebiec? Spróbujemy przebiec. Ale to wątpię. Inkre, a co ty takie pytanie zadajesz? Twierdziłeś, że nie będę żył? Pasożyta chyba wyciągniemy. Uuu, ale ciekawe! Ciekawostka! To alien, moi drodzy! Uuu. Musi wyciągnąć aliena z nas. Oho! Muszę chyba wyjść. Tak wygląda.
uciekł. O, nareszcie. Tylko że my nie mamy broni żadnej teraz. I jesteśmy chyba bardzo, bardzo słabi. Może może do kombinezonu wejdziemy jakiegoś. Chodźcie, wejdziemy. Brama się zamknęła. A, teraz mogę tam kliknąć to. Co ty, Tomiader, piszesz? Zobacz, na dół nie da się. Ja ty... Aha, tu już nie mogę. Czyli nie trzeba było tam iść. Zobacz, jak stoisz. O, wszystko na wierzchu mam. Trzymamy sajelita, żeby mi nie wypadły. W ogóle my nie jesteśmy człowiekiem. My jesteśmy jakimś tam humanoidalnym stworzeniem. Nie wiem, czy mamy się wrócić tam, czy mamy iść tam do góry, do ołtarza chyba, do ołtarza. Giereczka się kończy? Nie, no znaczy ona i tak już niebawem będzie się kończyć. Trzeba do góry iść chyba. Nie mogę biegać. Gdzieś muszę iść z tą mieszanką. Aha, ja miałem do baby w ciąży iść, tak? Czy nie? Czekaj. Nie. Chyba tak. To z drugiej strony. Spokojnie, uspokójcie się.
Oho! Oho! O kurwa. Usiądę, to będzie zagadka jakaś. Wszczepiło mnie. Cyberpunk. Zrobią mi operację. Brzmi dobrze. Ale ta gra jest soczysta, taka kurwa, takiej gry dawno nie widziałem. Coś niesamowitego. No. Po co mi mózg? Robimy wyborcę PiSu. Ja jestem tą babą teraz chyba, która leży z tym brzuchem, na to wychodzi. Mhm. Czy babą? Ty, patrzcie! Ja jestem podłączony do sieci jakiejś, do chmury. Przełącz, mogę się przełączyć. I teraz jestem... Josmola! Pulok, ale dziwny ten pulok taki. Gdzie ja mogę iść z nim? Tam, na ołtarz. Osiemnaście jest? Tak, kanał jest zaznaczony 18+. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. POLAKV5 subskrybuje. Przełącz. A jak mam przełączyć pomiędzy nimi? Bo w sumie nie wiem. Tabem? Przyciskiem? Bo na dole jest przycisk przełącz. Dziękuję za suba. Tabem, caps lockiem nie. Przełącz spacebar. Okej. I teraz tym... Tą babą, bo to jest druga baba. Znaczy, no ja nie wiem, czy to jest baba, po prostu. Druga postać. Idziemy tędy. Ale widzicie, kurde, teraz ta gra, jaka ona jest, widzicie, daje nowe mechaniki, daje nowe możliwości. Teraz się bawimy, wiecie, dwoma postaciami. Patrzcie, tam stoimy. Nie mamy tego szpikulca, czyli nie możemy tego użyć.
tutaj będziemy... A, tutaj dostaniemy szpikulca. Dawaj. On nie wie. Cicho tam. Cringe ta gra jest. Aha. To jeszcze takiego określenia na tą grę nie usłyszałem, że ona jest cringe'owa. Bardzo wolno idziemy. Nie mogę iść szybciej. Zatrzymaliśmy się. Okej. Znowu się wszczepi w nas. On nie chce mi pozwolić wyjść. On mi znowu wejdzie we mnie. Mhm. Teraz jest ciekawe, co to będzie. Czy się odrodzimy na nowo? Czy to jest koniec gry? Nie, czekaj, coś się dzieje. To są grafiki teraz pokazane. Bardzo... Poczekaj, bo może to będzie wytłumaczone teraz, to zakończenie będzie tutaj. Aha, on mnie teraz pożera jakby i wplata w ten świat. Nie pozwala mi uciec z niego. Jestem częścią po prostu tego wielkiego organizmu i nie mogę być... Nie mogę wyjść z niego, nie mogę... Muszę być już tam. Czy będą inne, czy są jakieś, czy są inne zakończenia? Raczej nie bardzo. Twórcy. Kepler. Jakie to jest studio? Skąd pochodzi po nazwiskach? Bozowicz, Mesaros, Hetlaros, Rakić, Cekić, Mileciewicz.
Serbia. Kurde, ja wam powiem tak. Gra naprawdę jest świetnym doświadczeniem. Artystycznym przede wszystkim. Zagadki nie są jakieś łamiące wasz umysł i powodujące ból głowy, co jest zarówno plusem, jak i dla niektórych może minusem. Zagadki wręcz są proste i czasami trzeba tylko chwilę pomyśleć, albo może zostawić je na ten, wrócić za jakiś czas i jeżeli ktoś nie wie, ale ja tą grę trochę inaczej traktuję. Ja tej gry nie traktuję jako stricte gra. Ja bym to bardziej traktował jako takie doświadczenie artystyczne i na przykład jak oglądacie film, to też oglądacie, nie wiem, go przez 2 godziny. Ja bym to nazwał takim po prostu interaktywnym filmem dłuższym, w którym macie przede wszystkim skupić się na tym, w jaki sposób ten świat wygląda i jak został zbudowany, żeby po prostu cieszyć oko, a może też jakąś troszkę wyobraźnię. Nie chcę tej gry bronić za wszelką cenę, bo ktoś powie, że okej, ale ona jest za krótka. No, nie wiem ile godzin tam. 6 godzin mi to zajęło, zaraz zobaczymy ile godzin. Natomiast ja też, można w tą grę grać nawet i 30 godzin, jeżeli będziecie sobie chodzić powoli, na wszystko zwracać uwagę. Ja też poniekąd dla widza chciałem pokazać te fajne widoki, jakieś rzeczy. Wiecie, tam na przykład są momenty, w których można było dużo dłużej przyglądać się i spoglądać z innej perspektywy na jakieś rzeczy. Ale mam takie wrażenie, jak skończyłem tą grę, że jest wiele rzeczy, do których ja myślałem, że wrócę. I takie pomieszczenia albo jakieś obiekty, które widziałem z daleka i mówię, okej, na pewno będzie coś z tym robione. I się okazuje, że nie, bo na przykład jakaś brama za nami, za plecami została zamknięta i już nie mogłem wrócić w to miejsce, więc jest dużo rzeczy, na które jeszcze można zwrócić uwagę, ale nie trzeba. Gra jest w Game Passie. Jeżeli traktowałbym ją jako gra z Game Passa w tej cenie, jest to super rzecz i każdy z was powinien sobie w to pograć. Natomiast teraz się rodzi pytanie, czy dalibyście za tą grę tą cenę, która jest pokazana na Steamie, czyli około 120 zł. I teraz tak, jeden powie, że za dużo, drugi, że za mało. Wiecie, ja akurat podchodzę do takich gier jak ta, że ona się bardzo mocno wyróżniała i moim zdaniem zasłużyli na to, żeby im zapłacić. Nieważne, czy ta gra była robiona 6 lat, 7, 8 czy 2 lata. Ona jest wykonana bardzo ładnie i żeby każda gra była tak dopieszczona i tak wykonana jak ta, to wtedy byśmy nie narzekali na gry. Bo mi się ta gra po prostu podobała. I tyle. Jakby ogółem polecam, bardzo mi się podobała. Zobaczcie, że są Polacy tutaj. Gdzieniegdzie są Polacy jako testerzy chyba. Także też są polskie imiona i nazwiska. To są teraz chyba osoby, które brały udział w jakichś testach, czy pomagały przy robieniu. Ja po raz pierwszy grałem w grę w ogóle stworzoną w tym stylu graficznym, w tym stylu po prostu, nie graficznym, tylko w tym stylu, bo oczywiście ktoś tam jakieś alieny kiedyś grał, jakieś takie inne, ale pierwszy raz się z takimi rzeczami spotkałem i można by dużo gadać. Ja na przykład tylko powiem tak, bo to już jest zakończenie tej gry i ja teraz tylko powiem, że a właśnie, a jak wygląda, czy można kontynuować i od którego miejsca jakby... Właśnie, bo nie kliknąłem kontynuuj, więc zobaczymy. A, okej. Więc... rozumieć tego... Właśnie, może ja wam... Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy w ogóle dobrym sposobem jest próbowanie zrozumienia tego, bo niektórzy mówią, Bonkol, powiedz mi, o co chodzi w tej fabule, bo to jakby do czego to zmierza i tak dalej. Ja po przejściu tej gry nadal nie wiem, chociaż ja mam dosyć kreatywną głowę i mogę sobie tak dopowiedzieć, że ogólnie byliśmy częścią tego świata, się wykluliśmy, bo jest jakby ten świat, to właśnie nie wiemy do końca, co to jest, na przykład to. To jest jakaś siatka, do której się każdy podczepia, każdy żywy organizm, nie? I ona ma świadomość, ale
Czy my na przykład nie próbowaliśmy być samodzielni? Czy my chcieliśmy po prostu odłączyć się dosłownie i w przenośni od tego świata i z niego wypierdolić? I ja bym to tak mógł metaforycznie ująć, że chcieliśmy po prostu uciąć się, wyrwać z tego organizmu i nie być jego częścią, ale jak się okazuje, koniec końców się nie da. Że musimy być, jesteśmy stąd i nie możemy stąd wyjść. I ja tak to traktuję, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby próbować tutaj cokolwiek ogarniać, bo to jest wymyślony świat, on nie jest racjonalny. Tu są rzeczy takie, wiesz, że na przykład nasz człowiek... Jesteśmy wypruci z flaków, ze wszystkiego, a nadal żyjemy jakby, tak? A może my nie żyjemy, może nam się to śni, no nie wiem, tak, to jest taki bardzo ciekawy do interpretacji świat i teraz można sobie albo interpretować, albo się nie powinno interpretować i się powinno po prostu grać, nie myśleć, tylko grać. I to już jak kto to przejdzie i co on sobie uważa, nie mam pojęcia, ale zwróćcie uwagę, no wszystko jest bardzo ładnie wykonane, wszystko jest tutaj dopieszczone. Raczej obudziłeś się, żeby ratować świat przed pasożytami, zabiłeś typa, chciałeś wrócić do swoich. No i właśnie dużo macie tych możliwości, dużo macie ten... dużo macie tych... waszego poglądania na to, nie? No... Zrobię sobie screena. Dobra, moi drodzy, kończę tu nagrywać. Gra jest... gra jest zakończona. I zobaczymy, ile mi to zeszło. Fajna gra, fajna gra. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy dobrze, że ona nie jest dłuższa. Ja wam powiem, dlaczego ja tak uważam. Uważam, że niektóre gry tracą na tym, że się przeciągają i są gry, w które już w pewnym momencie sobie myślisz, Jezu, dobra, już ciekawe, czy już będzie koniec. A tutaj jest tak, że ten koniec trochę przyszedł za wcześnie. Ja myślałem, że jeszcze przynajmniej z 2 godziny będę miał gry. Między innymi dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem wam o tych indikatorach, czyli mówiłem wam o tym kluczu, który miał 6, na początku źle mówiłem, że 7, 6 światełek pomarańczowych, to my zdobyliśmy tylko 5 światełek, czyli jeszcze jedno było dostępne. I teraz jest pytanie, czy to, że jeszcze jedno światełko było dostępne, to jest taki zamysł, żeby... A, niekoniecznie wszystkie muszą być zaświecone. Czy... faktycznie ominęliśmy jakieś miejsce, w co wątpię raczej. Dużo możliwości jest tutaj. Czy jest tutaj informacja o tym, ile grałem w tą grę? No, how long to beat jest, zobaczcie, wgrane. I how long to beat mówi, że 4 godziny, główny 5 godzin i wszystkie style. Ale ile ja miałem... Ile ja grałem w to? Ups, 30 minut grę i odpadłem. Game Crusher After... symulator niczego. Aha. No dobra. Oficjalnie potwierdzony. Przechodzisz, a czy coś więcej zrobisz, nie wpływa na fabułę, więc kiepsko. Dobra, ja oficjalnie uważam, że gra jest ładna, fajnie się gra, przyjemnie i koniec końców ogólnie ja ją polecam, a to w kwestii, czy ktoś chce ją posiadać kupioną, czy chce ją mieć w ramach Game Passu, osobiście polecałbym po prostu posiadać ją w Game Passie i zagrać w ramach Game Passu, czyli nie wydawać dodatkowych pieniędzy. To jest moje zdanie. Ja wiem, że takie gry się robi długo. Ja wiem, że oni niby robili 8 lat, ale poczekajcie, sprawdźmy pierwszy trailer, jak wyglądał. Scorn trailer w którym roku? 2014? Trailer release. Scorn pre-alpha footage. 6 lat temu był. Pokaż. Zobaczmy, jak się zmieniło. Tak wyglądało 6 lat temu.
ale to nie jest zerżnięcie Krajon, bo oni nie użyli gotowców, wiesz, oni stworzyli wszystko to... No takich tam nie widziałem stworzeń. Ciekawy ten trailer 6 lat temu był. Za dużo nie zdradzał. Po prostu pokazywał elementy. O, to było. Nie wiadomo było, co to będzie, nie? Wtedy. W sumie to pokazali bardzo mało i pytanie jest, czy wtedy... Ale widać, że ta gra była... Ona tu nie wygląda tak dobrze, jak wygląda teraz. Ona jest teraz dopieszczona, ona lepiej wygląda teraz. Tu widać, że to są wczesne grafiki. Patrzcie, na przykład to nie ma cieni, nie ma jakichś takich tekstur fajnych. To tak wygląda dużo gorzej. Jest też z 2014 roku. Pokaż, który to jest z 2014 roku trailer. Który? 7 lat temu w to? Pre-alpha footage. To jest 2014 rok. 8 lat temu już mieli jakieś zalążki. W 2014 ją tak pokazali. Ale tam nie ma takiej lokalizacji, takiej lokacji, ale ona wygląda, to jest pre-alpha, to widać, że to jest taki koncept jakby. Koncept art. Zobaczcie, że tutaj nie ma... Wygląda brzydko, nie? Tak prosto, bo jest to taki pre-alpha. Nie ma efektów świetnych, nie ma mgły, nie ma cieniowania jeszcze takiego fajnego. Widzieliście, tam była taka konsoleta. Jej jakby nie ma w grze nawet. To wygląda jak gra z 2000 roku. O, to nie? To taki pre-alpha. No widać, że to próba dopiero jest. Tutaj łamigłówka była. O, widzicie to? Zobaczcie, jak to wygląda, a jak wygląda teraz. Czyli... To jest ten ołtarz taki z początku gry, gdzie się wchodzi do góry i on w ogóle tak nie wygląda teraz. Oni zmienili koncepcję. On nie ma tego tutaj. Po drugie, jest to jaśniejsze. Po trzecie, zobaczcie tutaj. To wygląda jak animacja z takiego z 90-tych lat. Tutaj, to jest ta łamigłówka. Ona też, ona została jak widać po tych 8 latach. To wygląda okropnie jakby, nie? Bo to jest... Tu jakiś wkłada rączkę jakąś. Tutaj coś przekręca, jakby ta konsoleta wygląda też, nie? To jeszcze nie ma tekstur. To na przykład jest jakieś dziwne, nie? Też jakieś takie wkładanie w te dziury, ale to jest taki klucz chyba. I na przykład, jak ja, taki trailer nie powoduje jakiegoś szału, nie? Ale jednak ta gra finalnie wygląda przepięknie. 2 lata temu. Tu wygląda, jest kolejny trailer. Nie? No tu już robi wrażenie. Tu już wygląda inaczej. No, zobaczcie, tu już jest arcydzieło, nie? No, także ogólnie kończąc przygodę ze Scornem, uważam, że fajne to było doświadczenie. Bardzo fajnie, że było mi to dane sprawdzić. Polecam wam, jak macie, to sami se zagrajcie, żeby to przeżyć, bo nie wiem, jak, z moim komentarzem to jest jedno, ale drugie, że sami po prostu se chodzicie, słuchacie tej muzyki, wczuwacie się w klimat i po swojemu to możecie przejść.
Gra jest krótka, to jest dosłownie na jedno odpalenie takie dłuższe. Ja akurat tak nie lubię grać w gry, że odpalam je i gram aż przejdę, ale w 4-5 godzin da się ją przejść, nie? Tu 6 lat temu też jest ten trailer, no. Dobra. Pozdro wszystkim na YouTubie.